Wejherowo jest jednym z pięciu powiatów województwa pomorskiego, gdzie zaplanowano seminaria poświęcone pracodawcom i ich pracownikom. Mowa o cyklu spotkań Twój zysk, Twój rozwój, urzędy pracy dla pracodawców. Chcemy przedstawić, jakie są oferty urzędów pracy dla pracodawców i dla ich pracowników, a więc i formy dofinansowania kształcenia ustawicznego, i formy wyposażania stanowisk pracy, refundacja finansowania, aby wesprzeć pracodawców i pracowników. Seminarium obejmowało nie tylko kwestie związane z możliwościami zatrudniania nowej kadry, lecz doskonalenia już istniejącej. Na wejherowskie seminarium zorganizowane w budynku starostwa przybyło około 50 pracodawców z terenu naszego powiatu. Kolejnym krokiem, które miało przyczynić się do poprawy funkcjonowania firm i zniwelowania bezrobocia, było zatwierdzenie uchwały pozwalającej na przystąpienie do programu Nowe Mikroprzedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to uchwała, która wyraża zgodę Rady Powiatu na zawarcie porozumienia z powiatem puckim, powiatem kartuskim oraz dwoma podmiotami niepublicznymi, czyli powiatowym cechem rzemiosł tutaj w Wejherowie i Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach. W celu uczestniczenia w programie należało do 10 marca złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, stąd zwołanie nadzwyczajnej sesji powiatu. Francuska delegacja ze Stowarzyszenia Gmin Europe Change i członkowie chóru Allegro z Francji gościli w Wejherowie. Powodem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy z powiatem wejherowskim. Porozumienie ma na celu zwiększenie liczby wymian i spowoduje, że programem objęte zostaną wszystkie gminy powiatu. Dlatego podpisanie tego listu intencyjnego, a na najbliższej sesji Rady Powiatu będzie podjęta uchwała Rady, która już upoważni zarząd do podpisania karty współpracy, które będzie w czerwcu we Francji. W trakcie wizyty swoje umiejętności zaprezentował francuski chór Allegro, który będzie również gościem 10. Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Przemudzie.